Dla się spełni.
Sakramentem naszego odkupienia prosimy Cię, Boże, aby pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze przez Chrystusa, Pana naszego. Kochani, jeszcze na momencik usiądźmy. Nasze aktualności z życia parafii na czwartą niedzielę, którą przeżywamy w liturgii Kościoła. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na tace, które przeznaczamy na sprawę ogrzewania naszego Kościoła i plebanii. Za otwartość serca, dłoni serdecznie, szczerze dziękujemy. Zespołowi bliżej nieba, przyjaciołom, za oświetlenie liturgii tej mszy świętej. Zespół się zbierał z różnych części, bo i Asia z Faustynką z Warlubia, kawałek trzeba dojechać, bo i przyjaciele tutaj z Gdyni, no Kasia też z Gdyni, Zbyszkowi, diakonowi bardzo serdecznie dziękujemy. 42 lata temu ostatnio służył tu w naszej świątyni jeszcze z księdzem Walkowskim. Ale pamiętam, to znaczy się, że nie jest tak źle. Po 42 latach już jako diabeł, teraz przy ołtarzu. Po mszy świętej, kochani, zapraszam do pozostania w kościele na krótkie kolędowanie razem z zespołem Bliżej Nieba. To będą pastorałki znane nam, chociażby tam kolęda dla nieobecnych, jakże piękna, czy też Mario, czy Ty wiesz, tak, nawet do posłuchania, ale też i do wspólnego pośpiewania. Wykorzystajmy, kochani, ten czas Bożego Narodzenia naprawdę już się kończy. W przyszłą niedzielę stajenki betlejemskiej już nie będzie, więc będzie wielkie, duże presbiterium. Nacieszmy też i nasz wzrok tą stajenką, ale także i śpiewem kolęd, pastorałek tych pięknych, które no, towarzyszyły nam przez ten cały czas. Szybko minął ten okres Bożego Narodzenia. Gościliśmy orkiestrę dętą rybacką z Jastarni, przecież na wspólnym kolędowaniu. Tydzień temu gościliśmy chór przecież Akademii Morskiej w Gdyni. No i mnie niestety położyło, w czwartek mnie położyło i położyło nagłośnienie w naszym kościele, także nie zabrałem wzmacniacza, on jest po prostu w naprawie, niestety, ale tak jak ja się rozłożyłem i wskoczyłem do łóżka, to wzmacniacz powiedział, że też strajkuje i koniec. I nie mamy nagłośnienia, to znaczy się mamy, no ale jest. Dlatego też, moi drodzy, niech ten czas naprawdę dany nam do spędzenia tych chwil przy Jezusie będzie takim radosnym, fajnym, jeszcze czasem radości z narodzin Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy są w Kościele, którzy nas oglądali poprzez transmisję telewizyjną. Przecież mamy Kościół na żywo, możemy cały czas oglądać sobie transmisje z mszy świętych, z koncertów, które są tutaj przy żółwku organizowane. Także tym wszystkim, którzy łączyli się razem z nami w tej mszy świętej przez środki masowego przekazu, Panu Markowi za wierne transmisje tych wszystkich naszych koncertów, uroczystości, które mamy w parafii. Wszystkim gościom, którzy są, bo wiem, że są z Jasła nawet, to tam jest na południu Polski. Przyjechali do Felu niektórzy, może nawet i pierwszy raz, ale co zrobić?
Hel jest piękny, więc zapraszamy, kochani, przyjeżdżajcie do nas, wypoczywajcie, nabierajcie sił, a wszystkim naszym parafianom dużo radości, pokoju, wszelkiego dobra. Zachęcam do pozostania po błogosławieństwie, do wysłuchania kilku pięknych kolęd i pastorałek. Z franciszkańskim pokój i dobro. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg niech Święty Michale Archanielu, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatanelne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Pan powołał z naszych parafii do siebie świętej pamięci Zofię Osińską, lat 81 z ulicy Leśnej. Pogrzeb odbędzie się jutro w poniedziałek o godzinie 13, ale także świętej pamięci Hannę Dajską, lat 61 z ulicy Sztejera. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 9. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieków stanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I zapraszam do wspólnego śpiewania i słuchania kolęd i pastoralnych. Się stało i mieszało między nami.
serdecznie dziękujemy. Chcielibyśmy zaśpiewać dla Państwa i zagrać kilka, tak jak ojciec Ireneusz powiedział, kilka pastorałek, które nam gdzieś bardzo w sercu grają. Mamy nadzieję, że i Państwu się spodobają. Zagraj dziecku kołysankę. Ciemna noc, niepojęta, śmiało, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie, umęczonej wędrować.
bardzo dziękujemy. Zapraszamy do posłuchania, może do pośpiewania, bo jest to pewnie już znana kolęda. Mario, czy ty wiesz? Thank you.
Bardzo dziękujemy. I na to kończenie. Chcielibyśmy zagrać i dla wszystkich tych naszych bliskich, wspominając ich obecność, kiedy byli wśród nas, kolędę dla nieobecnych. Thank you.
Okres świątecznego kolędowania zaśpiewamy dzisiaj w Betlejem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Państwu życzyć jak najwspanialszego tego rozpoczętego nowego roku. Dużo zdrowia, żebyśmy mogli żyć w pokoju i radości. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu. 14 lutego, środa po pierwsze. Tak jest. Bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Bardzo skorzystam z tego nagłośnienia, bo nasze wysiadło. Bardzo dziękuję, że zawsze można na Was liczyć. Za to, że przyjaźń to wielki dar, który daje nam Pan Bóg. My go realizujemy, jak tylko potrafimy. I za to, że zawsze mogę na Was liczyć, oczywiście ze wzajemnością. Ja Panu Bogu dziękuję, że postawił mnie kiedyś na Waszej drodze. Ale Panu Bogu też dziękuję, że ja stanąłem na Waszej drodze i żeście mnie dostrzegli. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Poza rok będzie Gory Gwiazda Jezusa. Przepraszamy, Ojcze. Jeszcze mnie tu namawiają, to na rozesłanie, jak to brat Piotr mówi. Trzy wieżowi do Betlejem. Jeśli macie jeszcze Państwo siłę i ochotę, to ostatnia, ostatniusieńka. Thank you.